wszystkim tym, którzy bardzo pomagali, o to, że zechcieli dzisiaj przyjść. Od 5 lat nasze przedsięwzięcie wspierają liczni, jak już mówiłam, ofiarodawcy. Okazało się, że spotkania teatralne zyskały swoich sympatyków zarówno wśród wykonawców, jak i sponsorów. Co ja czytam, nie? To nie to. Już to było. To troszkę pewnie nerwy. Proszę Państwa, teraz powiem po prostu o przebiegu konkursu dzisiejszego. W przewidywanym terminie zgłosiło się sporo zespołów, 10 do 30 marca, bo taki był regulamin. Po terminie, z uwagi na ograniczony czas, pozostałe zespoły już nie mogły przystąpić do turnieju. I ponieważ sytuacja jest taka, a nie inna, wszyscy wiemy, o czym ja mówię, nie chciałabym tu wdawać się w jakiekolwiek oceny, pewne grupy, pomimo że zadeklarowały z różnych powodów, niekoniecznie swojej winy, nie mogły i nie dotrą dzisiaj na nasz przegląd. Dlatego winna jestem Państwu przedstawienie zmian w programie. Otóż o godzinie 10:45 przewidziana była grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Obrzynowie. Ta grupa nie dotrze i w to miejsce wystąpi zespół teatralny Kurtyna z Ryjewa, to są młodsze dzieci, które zaprezentują się w swoim spektaklu. One wystąpią poza częścią konkursową, czyli dodatkowo, żeby nie burzyć harmonogramu. Zamiast grupy teatralnej Akcent, która bardzo, bardzo chciała do nas dotrzeć, ale z powodów nie od nich zależnych nie mogli dotrzeć, nie dostali takiego pozwolenia, w związku z tym wystąpi grupa starsza z zespołu Impuls z Ryjewa, żeby w to miejsce nie burzyć, mówię, harmonogramu, który jest ustalony i Państwo mają do swojej dyspozycji. Czyli dwa zespoły z Ryjewa. Po przerwie, przerwa będzie od godziny 13 do 14, wystąpi zespół w Kowalach. Po zespole ze szkoły niepublicznej w Kowalach wystąpi zespół z Tuchlina. To będzie dłuższy spektakl, dlatego ten czas nam powinien przebiegać do zaplanowanego zakończenia Kurtyny. I po zespole ze szkoły w Tuchlinie wystąpi zespół pana Jerzego Majdy, korektor z Kwidzyna. I po tym występie będą obrady, będzie wręczenie nagród i podsumowanie Kurtyny, więc liczymy, że to też będzie około godziny, tak jak przewidywaliśmy, 16:00–16:30, w zależności jak to będzie przebiegało, jak długo potrwają obrady jury. To jest zmiana, którą jestem winna Państwu. Jeszcze może takie techniczne uwagi. Będą dzwonki. Trzeci dzwonek, jak zwykle, zaprasza wszystkich do zajęcia miejsca. I bardzo proszę, żeby nie wychodzić w czasie przedstawień, bo to bardzo przeszkadza szczególnie aktorom. Podczas przerw zapraszam do bufetu, który Państwo widzieli, znajduje się przed wejściem do sali. W trakcie występów proszę bardzo o wyciszenie telefonów nad światłem. Już dzisiaj się przekonałam, że dosyć konkretny i ostry pan, ale na pewno wszystkim nas życzliwie wysłucha. Nad techniką czuwa pan Sławek i wszystkie panie reżyserki, panowie, swoje potrzeby będą właśnie muzyczne i techniczne lub dotyczące świateł kierować w jego stronę. A ja mogę jeszcze tak dopowiedzieć, że pomału tak myślimy już o przyszłym roku, jak pozwolą nam, najważniejsze to fundusze, bo niestety tak to jest, planujemy rozszerzyć troszeczkę naszą tą kurtynę, być może na dwa dni, oczywiście połączone z warsztatami aktorskimi, prawda? Takimi teatralnymi. Ja mam ciche przyzwolenie pewnych sponsorów, że można takie dwudniowe spotkanie zrobić, więc myślę, że być może, tylko nie można planować w przyszłości, jak już mówiłam,
Okazuje się, że rzeczywistość czasami płata nam różne figle. Proszę Państwa, koleżanka zaprezentowała Państwu już program, jak to w tym dzisiaj będzie wyglądało. Ja mam tylko jeszcze Państwu powiedzieć, iż nie my będziemy wybierać. Przed Państwem będą tu na tej scenie różne formy teatralne, od poezji, baśni, mam nadzieję, poprzez różnego rodzaju innego rzeczy, ale nad tym będzie czuwało nasze jury, profesjonalne jury, które się na tym zna, właśnie na sztuce i na teatrze. Przed Państwem kolekcjonerka malarskich albumów, świetna babcia, aktywna emerytka, miłośniczka teatru, zawsze trafnie dostrzega perełki. Przed Państwem Małgorzata Kubic. Zapraszamy na scenę. Państwu przypomnieć, że pani Małgosia nigdy nam nie odmawia, jest z nami od samego początku kurtyny. I teraz moja też kolejna pokrewna dusza, reżyser, surowy krytyk teatralny, ale jest to bardzo wskazane w naszej pracy, który niejednokrotnie mi pomógł takimi uwagami. Nigdy nie zamyka mu się buzia, tylko przekracza gdzieś próg, to już dużo, dużo mówi, pewnie tak mamy. Lubi oczywiście nowe wyzwania. Ostatnio do łez ubawił ryjewską publiczność w spektaklu Jak się pan czuje, doktorze. Także ostatnio jego grupa teatralna, Korektor, zdobyła pierwszą nagrodę w 6. ogólnopolskim konkursie więziennej twórczości teatralnej w Poznaniu. Zabierzcie mi nadzieję. Nadmieniam, że ten spektakl dzisiaj obejrzymy, więc myślę, że jest to nie lada gratka. Zapraszamy pana Jurka. Pan Jerzy Majdan. Proszę Państwa, została jedna osoba, już nie jest tajemnicą, o kim będę mówił. Założyciel grupy teatralnej Sotie, twórca scenariusza i reżyser spektaklu Demagog. Autor tomiku poetyckiego Przemijania. Wielokrotny uczestnik międzynarodowych projektów teatralnych. Sergiusz Mizera, zapraszamy. Pracy, i razem stoją jeszcze tutaj. Tak, bo potem może być, ale myślę, że się tak nie zmęczą dzisiaj. No mam, dziękujemy. Dziękujemy. Teraz niech ona jest trochę połamana. Szanowni Państwo, zanim kolejny raz zniszczę tę maskę, chciałbym oczywiście bardzo serdecznie przywitać wszystkich w gminie Ryjewo. Mamy to szczęście, że dzisiaj Ryjewo jest stolicą kulturalną województwa pomorskiego i mam nadzieję, że wszyscy Państwo tutaj zgromadzeni doznacie wielu wzruszeń i wyjdziecie stąd, mam nadzieję, no niektórzy rozweseleni, inni jak wiem zasmuceni, bo nie wszystkie spektakle będą wesołe, także życzę Państwu pięknego odbioru i żeby ten turniej, mimo problemów, o których mówiła Benia. I tak odniosę się dwoma słówkami. To nie problem z wyobraźnią, a problem z rzeczywistością stworzył to, że nie wszystkie teatry mogły dzisiaj dojechać, ale mimo wszystko dziękuję tym, którzy dotarli. Proszę Państwa, piąty turniej teatralny Kurtyna uważam za otwarty. O, wielkie brawo. W tym miejscu na razie nasza rola dobiegła końca. Zobaczcie, jak po panu wójcie ciężko jest. Trzeba skakać, cokolwiek sobie poprawić tutaj. Więc nasza rola się skończyła. Dzisiaj nad
całością czuwać będą dwie uczennice, Milena Bagińska wraz z koleżanką Wiktorią Kowus. No dziewczyny co, do dzieła, najpierw posprzątać, albo najpierw zapowiedzieć, a potem przywitać i posprzątać, prosimy. Zapraszamy. Milena, do dzieła, dziewczęta. No więc tak, witamy wszystkich bardzo serdecznie na 5. Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym Kurtyna. To już nasze kolejne spotkanie, podczas którego kolejny raz będziemy świadkami niezwykłych występów i popisów aktorskich naszych młodych talentów. Miło mi przedstawić po raz pierwszy tutaj razem ze mną moją koleżankę. Dzisiaj będziemy razem prowadzić. To Wiktoria. Proszę o ogromne brawa dla Wiktorii. Oraz proszę o ogromne brawa dla Mileny. Oficjalna część już za nami, jak i mamy za nami występy naszych gości. Pora więc przystąpić do konkursu. Za moment nasze zmagania rozpocznie występ zespołu Gwiazdy z Czernina. Już za chwilę będziemy świadkami spektaklu tanecznego w gwiazdorskiej obsadzie. Ale to za moment. Najpierw pozwólmy naszemu zespołowi tutaj się zaklimatyzować na scenie i wracamy za moment.